Cześć, jeśli masz firmę, to z pewnością wiesz doskonale, ile kosztują materiały eksploatacyjne do drukarek. W teorii powinniśmy przesiadać się na dokumenty cyfrowe, ale nie oszukujmy się. Realia są takie, że większość firm, nawet małych i średnich, generuje setki, a nawet tysiące stron każdego dnia, co przekłada się bezpośrednio na koszty. Na szczęście jest sposób, by te koszty radykalnie zmniejszyć, nawet o połowę. Wystarczy korzystać z wysokiej jakości zamienników, takich jak te marki Asarto. Jak realnie spisują się na co dzień, postanowiłem to sprawdzić, porównując je do oryginałów. Przekonajmy się, jaka jest ich wydajność, jaką jakość wydruków oferują, czy są bezproblemowe i ile możemy zaoszczędzić. Do dzieła! W teście wykorzystałem zestaw tonerów Asarto do kolorowej drukarki laserowej. Marka samej drukarki nie ma znaczenia, bo Asarto produkuje tonery i tusze do wszystkich popularnych modeli i wszystkie cechują się równie wysoką jakością. Tonery zapakowane są w solidne kartoniki. Po wyjęciu widzimy miękkie opakowanie chroniące przed wstrząsami, a w środku jest jeszcze jedna dodatkowa folia. Wszystko po to, by tonery dojechały do Was w stanie nienaruszonym. Jakość wykonania stoi na wysokim poziomie, w zasadzie identycznym jak oryginał. A jak wygląda kwestia obsługi? Moim zdaniem jest bezproblemowa. Zdejmujemy zabezpieczenia i umieszczamy tonery we właściwym miejscu. Wymiary są idealne, więc tonery Asarto pasują równie dobrze jak oryginalne. Nie ma też absolutnie żadnego problemu z ich rozpoznaniem przez drukarkę, po prostu wkładamy je i możemy drukować. Ile kartek jesteśmy w stanie wydrukować na jednym zestawie tonerów? To oczywiście zależy od zawartości dokumentów. Jeśli drukujemy tylko tekst, to liczba kartek będzie znacznie większa niż gdy drukujemy zdjęcia, wykresy i inne grafiki. Ja stworzyłem 10-stronicowy dokument, w którym 8 stron zajmuje tekst, jedna strona to proste grafiki, a jedna strona to duże, kolorowe zdjęcie. Asarto deklaruje 3500 stron wydruku, jeśli drukujemy tylko czarny tekst pokrywający około 5% strony lub 2800 stron, jeśli drukujemy tekst w kolorze. Moje wydruki są jednak wiele bardziej wymagające, bo grafiki i zdjęcia zużywają wielokrotnie więcej toneru od tekstu. Mimo to tonery Asarto spisały się znakomicie, drukując około 2160 stron na jednym zestawie. Wszystko wskazuje na to, że drukując sam tekst bez problemu przekroczyłyby 3000 stron. A jak wypadły tonery oryginalne? Okazuje się, że wystarczały na podobną liczbę stron, około 2100. Różnica kilkadziesiąt stron. W praktyce oznacza to, że wygrywają zamienniki, które są dwu, a nawet trzykrotnie tańsze, a wystarczają na tyle samo. W przypadku drukowania wydajność ma ogromne znaczenie, ale liczy się też jakość. No właśnie, czy zamienniki oferują taką samą jakość wydruku jak oryginały? Najlepiej, jeśli ocenicie to sami. Widzicie teraz wydrukowane materiały w pełnym rozmiarze oraz w dużym przybliżeniu. Byście mogli ocenić, czy tekst jest ostry i wyraźny, czy grafiki mają równomierne wypełnienie oraz jak prezentują się kolory na zdjęciach. I na koniec przechodzimy do kwestii najważniejszej, czyli oszczędności. Zamienniki Asarto do testowanego modelu drukarki kosztują oficjalnie około 150 zł, ale można je kupić już za stówkę. Natomiast oryginały kosztują 300-350 zł za sztukę. Komplet składa się z 4 tonerów, więc kupując oryginały zapłacicie 1200-1400 zł, a kupując zamienniki Asarto 400-600 zł. Można więc spokojnie powiedzieć, że są 2-3 razy tańsze. Liczba wydrukowanych stron testowego dokumentu była podobna, jakość również, więc po co przepłacać? Moim zdaniem zamienniki Asarto to znakomita propozycja dla wszystkich osób, które sobie cenią własne pieniądze. Można je polecić nie tylko firmom, ale również użytkownikom domowym. Do zobaczenia!